Hejka wszystkim, witam was tutaj bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w takim basic vlogu. W sumie jeszcze nie wiem, co to będzie, może jakiś vlog, produktywny dzień. Nie wiem, postaram się być produktywna, coś wam pokazuję ciekawego. Sorry z odgłosy w tle, ale Zenek właśnie jedzie na stację. Zenek to nasz odkurzacz jakby, co? Taki samojeżdżący. Kiedyś wam go pokazywałam. Dobra, jedzie. No, za chwilę, dobra, będzie już cicho. Ogólnie to co? O, fajnie się rzucam. Ogólnie powiem wam, że ja wstałam. To już jeden jest krok do sukcesu. Wstałam, zobaczcie, ubrałam się. Taki mam outfit, proszę bardzo. Codziennie właśnie też są takie outfity. Mam różne dresy, różne sweterki i tak sobie właśnie chodzę. Pomimo, że ostatnio ćwiczę co dwa dni i jestem całkiem tutaj zadowolona z mojej figury. No cóż mam powiedzieć. I wstałam, właśnie ubrałam się i zeszłam na dół i będziemy tutaj gotować. Lubicie moje wydanie w kuchni, więc przygotujemy wspólnie śniadanie i przygotujemy również obiad. Tak. No i co, pokazuję wam jakieś rzeczy. O, widzę, że miga mi bateria. Jas, właśnie to jest to, o czym właśnie teraz marzyłam. No, fajnie. Ogólnie powiem wam, że jeszcze wczoraj zrobiłam laminację rzęs i henny na brwiach, więc zobaczcie, jakie mam ładne rzęsy. Zrobiłam też henny na rzęsy, mega mi to wyszło. A brwi mam takie ciemne, bo właśnie robiłam to wczoraj wieczorem. Idę po ładowarkę do tej baterii. Czemu mam takiego pecha? Czemu ja tego nie naładowałam wcześniej? Czy na baracie nie wywali? Dobra. Trochę ryzykownie, ale załóżmy, że nie. Ogólnie to, w momencie, gdy trochę ładowałam sobie baterię do aparatu, zrobiłam sobie kawę, ogólnie zrobiłam w Thermomixie już, no dawno, dawno temu, jakiś syrop taki piernikowy, oj, dodaję go do kawy i zrobiłam sobie macchiato. Zrobiłam sobie taką kawkę i ją właśnie piję i w międzyczasie wywaliło nam jeszcze prąd, więc fajnie, fajnie, trochę podładowałam tą baterię i w sumie nie do końca mam pomysł, co zrobić na śniadanie. Wczoraj robiłam jakieś fajne śniadanie, omleta, przedwczoraj jajecznicę, wcześniej robiłam, w sumie też nic ciekawego, ale robiłam placuszki bananowe, jakieś takie a teraz robię obiad, śmieszna nawet jesteś. Jest godzina 9:30, ja robię obiad. No co? Kto mi zabroni? Dobra, nie robię śniadanie, żartuję. Zrobimy takie basic śniadanie, które jem zawsze, gdy po prostu nie mam co zjeść. Więc tak, biorę oprócz tostów oczywiście, ale teraz jem częściej to niż tosty. To jest tortilla. I ja tą tortillę po prostu tak, o, składam na pół albo na cztery części, zależy, czy jestem głodna, czy nie. Teraz jest śniadanie, jestem głodna. No i co? W sumie to układam ser królewski, mój ulubiony, salami, moje ulubione i pomidorki. I koniec, dobra. Śniadanie beznadziejne, nie wykazałam się, ale obiad zrobimy jakiś ciekawy, serio. I promise. Yes. Było mnie trochę, ale pomalowałam się, zobaczcie, zrobiłam jakieś takie kreski czarnym cieniem, tu przygrywam jakieś diamenciki, po obejrzeniu Euforii jakoś tak mam vibe właśnie na takie makijaże z diamencikami, a jakoś tak moja poświadomość mi to mówi, nie to, żebym specjalnie tak robiła takie makijaże, tylko już tak, taki mam właśnie vibe na takie makijaże. Ogólnie doładowała mi się bateria w aparacie, więc w sumie nawet nie mogłam zbytnio nagrywać, ale ogólnie wziąłam się za robienie paznokci, tak, takie miałam paznokcie, ale zrobiłam tą jedną prawą rękę. Trzy te paznokcie zrobiłam sobie od zera, a tak to resztę uzupełniłam żelem i w sumie podobają mi się. Tą drugą rękę zrobię jutro, bo ogólnie był plan, żeby to robić jutro, a tak zaczęłam jeden paznokieć, drugi, trzeci, czwarty, piąty i skończyłam całą rękę i w sumie bardzo mi się podoba, w sensie wiecie, to jest na razie sam żel i on tak wygląda trochę nieudolnie, ale pomaluję to jutro lakierem i będzie serio cool, więc trochę teraz mam taki bałagan tu na biurku, bo po prostu mam rzeczy do tych paznokci, nie wiem czy to widać, widać chyba, w ogóle mega świeci słońce, o. Dobra, więc jesteśmy w kuchni z Klarą, więc mam tutaj pomoc. Klara zajmuje się batatem, jak widzicie, jak na razie. Klara obiera batata, a będziemy robić na obiad kurczaka w cieście pomidorowym. Robiłam kiedyś przepis podobny, on w sumie, no, podobny schemat. Był to kurczak w cieście kokosowym i było to przepyszne, naprawdę było przepyszne. A dzisiaj zrobimy w cieście pomidorowym, to się w sumie różni tam, tym, że tam się dodawało jogurty kokosowe, a tu się dodaje koncentrat pomidorowy. I tutaj będzie jeszcze sos czosnkowy,
Czy mamy majonez w ogóle? Mamy. Mamy, okej. I do tego będzie sałata i bataty, właśnie frytki z batatów. Więc przygotowałam już pierś z kurczaka i włączam termomiksa i zaczynamy robić. Pokażę wam co i jak. Ale przepis jest prosty, naprawdę. Sos ogólnie już jest zrobiony, wyszła nam taka miseczka. Ogólnie nie podaję wam przepisu na sos, w sensie powiem wam tak. Użyłam jednego ząbka czosnku, 150 g jogurtu typu greckiego, 100 g majonezu, pół łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki pieprzu. Koniec. To jest taki basic sos czosnkowy do nuggetsów, do frytek, do pizzy, do wszystkiego. My taki sos robimy często u nas w domu, prawda? My lubimy Klara taki sos czosnkowy. No, no i teraz odstawiam go do lodówki i zaczynamy już robić naszego kurczaka. Dobra, więc ogólnie mamy już tutaj składniki na ten przepis. Ja będę robić z połowy przepisu, ponieważ mamy tylko tyle piersi. No, ale będę wam dyktować jakby jak na całość. Całość przepisu to jest jakby porcja, to są 4 porcje po prostu. Więc tak, ogólnie 500 gram filetu z piersi kurczaka, 1 łyżeczka soli i pół łyżeczki pieprzu, 200 g mąki, 120 g mleka, 50 g wody, 1 jajko, 50 g koncentratu pomidorowego i olej 10 g. Takie są wszystkie składniki i ich ilość. Tak jak mówię, ja daję tylko, daję wszystkie po połowie. Jestem ciekawa jak dam połowę jajka, ale postaram się. Do naszej piersi z kurczaka, tak przygotowanej, pokrojonej na 3-4 cm kawałki, dodajemy sól i pieprz i to mieszamy i odstawiamy. No i dobra, sorry jakbyście w tle słyszeli zmywarę, ale coś ona tam huczy. Zaczynamy od dodania mąki. Dodajemy mleko. Wszystkie składniki, ilość składników podałam wam na początku, więc nie będę po prostu teraz tego powtarzać, bo to byłoby bez sensu. Dobra. Teraz jajeczko. No dobra, trochę odlałam tego białka. Załóżmy, że to jest pół. Teraz dodaję koncentrat, właśnie dzięki któremu to nasze ciasto będzie pomidorowe, tak jak to mamy napisane w przepisie. I dodaję teraz olej. Sorry, trochę okazało się, że was okłamałam, bo tutaj jeszcze do tego jest potrzebny sól, więc potrzebujecie trochę więcej soli, bo tutaj dajemy pół łyżeczki soli i 1/4 łyżeczki pieprzu. I tak naprawdę to już jest wszystko, teraz to blendujemy. Pokażę wam jak to wygląda teraz. I za chwilę wyblendowane. Okej, nasz wymieszany to coś, nie wiem nawet jak to nazwać, ciasto chyba po prostu. Bo to będzie w cieście pomidorowym, wygląda w ten oto sposób. No, wygląda by było tego dosyć mało, ale spoko. Przekładamy to teraz do naszego kurczaka. No i dobra, jesteśmy już blisko końca. I teraz tak, bierzemy patelnię taką sporą, wlewamy olej, tak wiecie, żeby był po całości, bo tu musimy jednak tego kurczaka w tym dobrze usmażyć. I teraz tak, na rozgrzany olej, mam nadzieję, że jest rozgrzany, nie wiem. No. Dobra, jest. Po kolei, pojedynczo jakby wykładamy te kawałki kurczaka i smażymy tak z minutę, dwie na stronę. Dobra, wydaje mi się, że są już zrobione i teraz przekładam to na talerz z ręcznikiem, aby po prostu odsączyć to trochę z tego tłuszczu. No i obiad gotowy, tak przedstawiają się nasze tutaj kurczaczki w cieście pomidorowym, tutaj bataty, sałata i kiełki. I tutaj jeszcze mamy sos, będziemy sobie maczać i polewać sałatkę. No, wyszło smacznie, powiem wam, że już testowałam tego kurczaka, więc jest naprawdę dobry. Bataty też spoko i sałatka taka to ja lubię, zawsze taką wiem, więc no, oceniam na obiad, fajny. Zrobiłam już drugą rękę żelem, no i co? W sumie już jest późno, bo już jest 18, trochę się z tym zeszło. Jak zabieram za paznokcie, tak robię sobie na spokojnie, bo mam czas, to trochę mi się z tym schodzi. Jakoś boli mnie ta głowa, czuję tak, mam tylko straszny ból, nie wiem, co w związku z tym.
tą chorobą. Witam was w dniu drugim tego vloga i właśnie ten vlog jest idealnym przykładem, że nie każdego dnia musimy być tacy super turbo produktywni i zmotywowani, bo przykładowo ja dzisiaj wstałam, no co prawda, tak jak codziennie o 7:30, nie mam powiedzieć o czemu, nawet jak mam wolne weekend, nie wiadomo co, mój mózg jest ustawiony tak, że on nie wstanie ostatnio później niż 7:30, 8:00 to już jest tak max, naprawdę. Nie mam powiedzieć, co się stało, nieważne co, ja wstaję o tej 8:00. No ale dobra, już, no dzisiaj jest dzień piżamowy, dzień związany tu z te włosy, dzień bez makijażu, ale cera mi się poprawiła, więc jest spoko. Właśnie skończyłam paznokcie, podobają mi się, jedynie są tylko trochę skórki podrażnionej. Pokażę wam lakierów, których użyłam, pokażę wam je za chwilę z bliska, bo jestem zadowolona z efektu. Więc tak, zobaczcie, tutaj są takie ciemnobrązowe, to jest jasne, tutaj są jasne z takimi tymi wstawkami, podobają mi się bardzo. A lakiery, których użyłam, są to te trzy kolorki z Neonail. Pokażę wam coś jeszcze, bo wydaje mi się to dosyć ciekawe. Moja mama ogólnie uwielbia wynajmować właśnie takie dziwne rzeczy. A to jest ogólnie, patrzcie, ładuje się pod kołdrę, taka jestem. To jest podgrzewany koc. Normalnie mamy tutaj pilota. Włączamy sobie i ustawiamy. O, dobra, ustawiamy na godzinę chcę. Jeszcze nie umiem się tam obsługiwać, jak coś, więc trochę nieudolna jestem. O, dobra, ustawiamy na godzinę, na temperaturę troszeczkę mniejszą, ale za chwilę zobaczycie, zaś wy nie zobaczycie nic, ja tylko poczuję, niestety, tak to jest. Ale to jest właśnie taki podgrzewany kocyk i on się tak podgrzewa, jest super cieplutko, więc taki fajny gadżet. No mi w sumie jutro kończy się kwarantanna, więc my dzisiaj mam taki, wiecie, dzień, gdzie mogę tak sobie bezbronnie poleżeć w łóżeczku na podgrzewanym kocu, wezmę sobie tutaj laptopa i będę robiła testy na prawo jazdy. Tak, miałam już pierwsze jazdy i powiem wam, że było spoko, ale kilka dni później dowiedziałam się, że mam COVID-a i izolację, więc no nie miałam żadnych kolejnych. Ale miałam pierwsze jazdy i było naprawdę spoko, pomimo tego, że jeździłam po ciemku i w sumie tak naprawdę pierwszy raz tak jeździłam samochodem. No to było spoko, dobrze mi całkiem szło, jeździłam normalnie po ulicy, więc trochę niewiarygodne, ale no spoko mi szło. Dobra, wydaje mi się, że po prostu no z każdej kolejnej przejeżdżonej godzinie będzie lepiej. Widzicie moją poszewkę ubrudzoną turmentiolem, maścią na pryszcze? Fajnie. Uwaga, możecie być ze mnie dumni. Podniosłam się z łóżka i właśnie kręcę hula hop. Staram się teraz to robić codziennie. Zaczynam 5 minut, potem 10, potem 15. Teraz staram się po pół godziny. Więc właśnie tak wieczorkiem włączam sobie ledy i sobie kręcę hula hop. A dzisiaj mam dzień ćwiczeniowy, więc będę jeszcze ćwiczyć. I mam jeszcze korepetycję z biologii. Z biologii o 18, więc dzisiaj będzie produktywny wieczór. Jestem już po biologii. Ogólnie powiem wam, że tutaj mam taki właśnie segregator z wszystkimi notatkami, które podsyła mi moja pani korepetytor. No i tak, tu mam jakąś podstawę programową. Tutaj wiecie, takie ogólnie o opisaniu matury. I tutaj zobaczcie, to jest cały pierwszy rok właśnie. Cała pierwsza klasa biologii. O, tutaj w tych notatkach. Mam tak, wiecie, strona po stronie, tak mogę sobie to czytać i się tutaj ekskluzywnie uczyć. Wszystko po kolei, każdy temat omówiony. Tutaj też porobione zadania maturalne. I mam drugi taki segregator tutaj z chemii. Tutaj idzie mi troszeczkę gorzej. No ale też coś tutaj mam. Staram się, tutaj to bardziej sama robię. Tutaj notatki z biologii to praktycznie no, wszystkie właśnie podsyła mi moja pani. Naprawdę mam super panią od biologii, bardzo jestem zadowolona. Hula hop pokręciłam, korepetycję z biologii odbyłam i teraz będę robić trening. Właśnie nie wiem, czy zrobię sobie brzuch dzisiaj, czy zrobię nogi. Nie, zrobię chyba dzisiaj tyłek. Zrobię tyłek. No wiecie, robię takie 10-minutowe ćwiczenia i na sobie nie, no o, fajnie. Robię sclawiting. Wszystkie robię sclawiting
I robię na tyłek takie 16-minutowe, na brzuch zazwyczaj 10, 11, 12, coś takiego. I jeszcze ostatnio znalazłam jakiś fajny trening na ręce z ciężarkami takimi kilogramowymi. To też robiłam ostatnio, nie wiem czy nie zrobię tego też dzisiaj. Okej, więc kochani, mój ostatni dzień kwarantanny dobiegł końca. I w dniu dzisiejszym zrobiłam sobie taki domowy test, w sumie i tak jutro mogę wyjść, ale ja zrobiłam na wszelki wypadek taki domowy test, żeby mieć pewność i wyszedł negatywny, więc bardzo się cieszę. No i co, dziękuję wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobał taki vlog. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki, pa!